Cześć, z tej strony Michał. W tym odcinku pokażę Wam sposób na sypką kaszę gryczaną za każdym razem. Kasza gryczana to zdecydowanie moja ulubiona kasza, dlatego się cieszę, że są wreszcie dostępne takie duże, ekonomiczne opakowania. Zresztą jedno takie opakowanie będę miał dla Was do rozdania, szczegóły na końcu materiału. Ostatnio też niestety docierają do nas doniesienia na temat kaszy jaglanej i gryczanej, że czasem ma przekroczone normy glifosatu. Niestety tak się zdarza, jednak na szczęście na tych listach nie było jeszcze ani jednego produktu ekologicznego, także jak widzicie, warto wybierać produkty ekologiczne, szczególnie jeżeli chodzi o kaszę gryczaną i jaglaną. Za chwileczkę pokażę Wam mój ulubiony, sprawdzony sposób na sypką kaszę gryczaną za każdym razem, bez użycia woreczka, także jeżeli kupisz kaszę w woreczkach, już nie musisz tego robić, możesz kupić takie sypkie, duże opakowanie i na pewno sobie poradzisz z ugotowaniem według tego sposobu. Kaszę będziemy przygotować w proporcji na każdą szklankę kaszy 1,5 szklanki wody, dlatego najlepiej sobie znaleźć jakąś małą szklaneczkę, taką coś jak do espresso, filiżankę i wtedy możemy przygotować na przykład 2 porcje kaszy, do tego będą 3 porcje wody. Zaczynamy od przepłukania kaszy bieżącą wodą, zimną. Krok pierwszy, doprowadzamy wodę do wrzenia, dodajemy szczyptę soli, ja lubię taką solidną, delikatnie słoną kaszę i łyżkę masła klarowanego. Jeżeli chcecie wersję wegańską, możecie użyć oliwy albo oleju słonecznikowego albo innego dowolnego. W mojego doświadczenia sprawdzają się wszystkie, które chyba poza kokosowym, który nie bardzo tak mi pasuje do kaszy. Wsypujemy kaszę, doprowadzamy do wrzenia. Kasza już nam się gotuje. Przykrywamy, zmniejszamy moc na połowę. Pamiętajcie też, jeżeli macie pełny garnek kaszy, to żeby nie przykrywać za szybko, bo wtedy może Wam wykipić. I timer na 5 minut. Nic nie robimy przez ten czas. 5 minut gotowania kaszy za nami, palnik się wyłączył, także nie podnoszę pokrywki, zostawiam kaszę jeszcze tak na minimum 15, najlepiej 20 minut pod przykryciem i będzie idealna. Mamy kaszę gotową, zobaczycie jak nam wyszła. Jak widzicie, mam nadzieję, że widać, kasza się nie klei, jest sypka. Przygotowanie jej trwa około pół godzinki, niecałe pół godziny, jednak w tym czasie możecie robić coś innego, ale wychodzi sypka i jak widać, każdy może przygotować kaszę bez woreczka. Jeżeli taki filmik Cię podoba, zostaw proszę łapkę w górę, dla mnie to będzie informacja, żeby nagrywać więcej podobnych materiałów i pamiętaj o subskrybowaniu kanału. Na koniec mam dla Was jeszcze rozdanie. Piszcie proszę w komentarzach, do czego używacie kaszy gryczanej, jakie są Wasze ulubione przepisy z kaszą gryczaną i wybiorę jedną osobę, która w najbliższą sobotę, czyli 28 listopada, otrzyma ode mnie kupon do naszego sklepu internetowego na takie duże opakowanie kaszy gryczanej. Dzięki, że oglądaliście do końca. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!